Jakże bardzo nam pasuje dzisiejsza Ewangelia do tego, co właśnie przeżywamy. Pan Jezus, który patrzy na Jeruzalem i wypowiada te słowa: nie rozpoznałaś Twojego czasu, przyjdą nieprzyjaciele, oblegną Cię, nie poznałaś tego, co było dla Twego pokoju. Można by dzisiaj te słowa dobrze odnieść do tego, co się dzieje w Kościele. Wydaje się, że władza kościelna nie rozpoznaje tego, co jest ku pokojowi, tego, co jest ku zbudowaniu. I kara za to bez wątpienia prędzej czy później przyjdzie. Pan nasz Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii również wyrzuca ze świątyni tych, którzy kupczą w tej świątyni. A więc wyrzuca tych, którzy robią to, czego w Kościele Bożym robić nie można. Jego wytłumaczenie jest proste. Świątynia jest domem modlitwy, a wyście uczynili ją jaskinią zbójców. Świątynia jest domem modlitwy, a wyście przeznaczyli ją na coś innego. Dlatego i dzisiaj potrzebowalibyśmy w Kościele takiego wyrzucenia ze świątyni tego, co do niej nie należy, tego, co do modlitwy nie należy, wyrzucenia ze świątyni wszelkiego światowego ducha, wszelkich zabaw, wszystkiego, co nie służy modlitwie, wszystkiego, co nie służy prawdziwie zbliżaniu się do Pana Boga, wszystkiego, co nie służy prawdziwie przekazywaniu wiary. A naprawdę, gdyby tak dzisiaj chcieć powyrzucać to wszystko z kościołów, to być może okazałoby się, że prawie wszystko trzeba by z kościołów pousuwać. W obliczu całej tej trudnej i zagmatwanej sytuacji nasz przełożony generalny napisał list do członków i przyjaciół Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Nasz przełożony dystryktu prosił, aby każdy kapłan odczytał dzisiaj w trakcie kazania tenże list. Jest on bardzo trafnym komentarzem do tego, co się właśnie w Kościele dzieje. Drodzy członkowie i przyjaciele Bractwa Świętego Piusa X, motu proprio traditionis custodes i towarzyszący mu list wywołały głębokie poruszenie w tak zwanym świecie tradycjonalistycznym. Logicznie rzecz ujmując, można stwierdzić, że era hermeneutyki ciągłości z jej dwuznacznościami, iluzjami i próżnymi wysiłkami zakończyła się w sposób dramatyczny, przekreślona jednym pociągnięciem pióra. Te zdecydowane posunięcia nie dotyczą bezpośrednio Bractwa Świętego Piusa X, jednak powinny stać się dla nas okazją do głębokiej refleksji. Nabrawszy dystansu, powinniśmy zadać sobie pytanie, które jest jednocześnie i nowe, i stare. Dlaczego po 50 latach msza trydencka wciąż stanowi przysłowiową kość niezgody? Przede wszystkim musimy pamiętać, że msza święta jest kontynuacją najzacieklejszej walki, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Wojny między Królestwem Bożym a Królestwem Szatana, zakończonej na Kalwarii triumfem naszego Pana. Pan Jezus stał się człowiekiem, aby stoczyć tę walkę i odnieść zwycięstwo. Skoro to zwycięstwo dokonało się przez krzyż i krew, to jest zrozumiałe, że jego utrwalenie również odbywa się poprzez zmagania i konflikty. Każdy chrześcijanin jest powołany do tej walki. Nasz Pan przypomina nam o tym, kiedy mówi, że nie przyszedł zsyłać pokój, ale miecz. Nie dziwi zatem, że msza święta wszechczasów w doskonały sposób wyrażająca ostateczne zwycięstwo naszego Pana nad grzechem poprzez jego odkupieńczą ofiarę sama jest znakiem niezgody. Ale dlaczego ta msza stała się znakiem niezgody w samym Kościele? Odpowiedź jest prosta i coraz bardziej wyraźna. Po 50 latach różne elementy, które ją potwierdzają, stały się oczywiste dla wszystkich chrześcijan dobrej woli. Msza trydencka przekazuje i definiuje życie chrześcijańskie, a to za tym idzie wizję Kościoła absolutnie niezgodną z eklezjologią, jaka narodziła się na II Soborze Watykańskim. Problem ten dotyczy nie tylko liturgii, estetyki czy kwestii czysto formalnych, ale odnosi się do doktryny, moralności, duchowości, eklezjologii i liturgii. Jednym słowem, jest to zagadnienie dotyczące wszystkich bez wyjątku aspektów życia Kościoła. Stanowi kwestię wiary.
Po jednej stronie mamy mszę wszechczasów, sztandar Kościoła, który przeciwstawia się światu i jest pewny zwycięstwa, ponieważ jego zmagania są po prostu kontynuacją walki, którą nasz Pan prowadził, aby zniszczyć grzech i królestwo szatana. To właśnie przez mszę świętą i w ramach mszy świętej Jezus Chrystus włącza chrześcijańskie dusze do swojej walki, sprawiając, że uczestniczą one zarówno w męce Jego krzyża, jak i w Jego triumfie. Z tego wszystkiego wynika zasadniczo koncepcja życia chrześcijańskiego pełnego walki, nacechowanego duchem poświęcenia i nadprzyrodzoną nadzieją. Po drugiej stronie mamy mszę Pawła VI, będącą wytworem tego Kościoła, który chce żyć w harmonii ze światem i nadstawia ucha na jego zachcianki. Kościoła, który w ostatecznym rozrachunku nie musi już z tym światem walczyć, ponieważ nie ma mu nic do zarzucenia. Kościoła, który już nie naucza, ponieważ słucha potęg tego świata. Kościoła, który nie potrzebuje już ofiary naszego Zbawiciela, ponieważ zatraciwszy pojęcie grzechu, nie ma już za co pokutować. Kościoła, który odrzucił misję przywrócenia powszechnego królestwa naszego Pana, ponieważ chce wnieść swój wkład w stworzenie lepszego świata, bardziej wolnego, egalitarnego, ekologicznie odpowiedzialnego, używając wyłącznie ludzkich środków. Tej humanistycznej misji, której podjęli się ludzie Kościoła, musi koniecznie odpowiadać równie humanistyczna liturgia, pozbawiona odniesień do sakrum. Batalia toczona wokół dwóch rytów przez ostatnie 50 lat, której doniosłym momentem był właśnie dzień 16 lipca, nie jest zwykłym sporem. Jest to wojna pomiędzy dwiema różnymi i przeciwstawnymi wizjami Kościoła i życia chrześcijańskiego, nieredukowalnymi i nie dającymi się ze sobą pogodzić. Parafrazując świętego Augustyna, można powiedzieć, że dwie msze budują dwa miasta. Msza wszechczasów zbudowała miasto chrześcijańskie, zaś nowa msza pragnie zbudować miasto humanistyczne i zlaicyzowane. Jeśli dobry Bóg pozwala na to wszystko, to z pewnością robi to dla jakiegoś większego dobra. Przede wszystkim dla nas samych, którzy mamy niezasłużone szczęście znać mszę trydencką i korzystać z jej owoców. Posiadamy skarb, którego wartość nie zawsze doceniamy i do którego jesteśmy być może za bardzo przyzwyczajeni. Kiedy coś cennego staje się obiektem ataku lub pogardy, bardziej docenia się jego wagę. Niech ten wstrząs wywołany surowością oficjalnych dokumentów z 16 lipca posłuży do odnowienia, pogłębienia i ponownego odkrycia naszego przywiązania do mszy trydenckiej. Tej mszy, naszej mszy będącej dla nas niczym perła z Ewangelii, dla której wyrzekamy się wszystkiego i jesteśmy gotowi poświęcić wszystko. Kto nie jest gotów przelać swojej krwi za tę mszę, ten nie jest godny jej odprawiać. Kto nie jest gotów oddać wszystkiego, aby ją chronić, ten nie jest wart, żeby w niej uczestniczyć. Taka właśnie powinna być nasza pierwsza odpowiedź na wydarzenia, które właśnie wstrząsnęły Kościołem. Nasza reakcja jako katolickich kapłanów i wiernych powinna być o wiele głębsza i bardziej dalekosiężna niż pełne niepokoju, a czasem pozbawione nadziei komentarze. Dobry Bóg z pewnością przewidział inny cel, przyzwalając na ten nowy atak na mszę trydencką. Nikt nie może wątpić, że w ostatnich latach wielu księży i wiernych odkryło tę mszę i że dzięki niej odnalazło nowy, duchowy i moralny horyzont, który otworzył drogę do uświęcenia ich dusz. Najnowsze decyzje podjęte przeciwko tej mszy zmuszą te dusze do wyciągnięcia wszystkich konsekwencji z tego, co odkryły. Powinny teraz wybrać, korzystając z dostępnych im środków rozeznania, to, czego można oczekiwać od każdego dobrze uformowanego katolickiego sumienia. Wiele dusz znajdzie się w obliczu ważnego wyboru, który wpłynie na ich wiarę, ponieważ, powtórzmy, msza jest najwyższym wyrazem doktrynalnego i moralnego uniwersum. Chodzi więc o to, aby przyjąć wiarę katolicką w całości, a przez nią naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego krzyż, Jego ofiarę, Jego królewskość. Jest to kwestia wybrania Jego krwi, naśladowania ukrzyżowanego i podążania za Nim do końca poprzez całkowitą i radykalną wierność. Bractwo świętego Piusa X ma obowiązek pomóc wszystkim tym duszom, które obecnie są zniechęcone i zdezorientowane. Po pierwsze, mamy obowiązek zapewnić je,
że msza trydencka nigdy nie zniknie z powierzchni ziemi. Jest to absolutnie konieczny znak nadziei. Co więcej, każdy z nas, czy to ksiądz, czy wierny, musi wyciągnąć do nich pomocną dłoń, ponieważ ten, kto nie chce dzielić się dobrami, z których korzysta, jest, mówiąc wprost, niegodny tych dóbr. Tylko w ten sposób będziemy mogli prawdziwie ukochać duszę i Kościół. Każda dusza, którą zdobędziemy dla krzyża naszego Pana i ogromnej miłości, jaką objawił przez swoją ofiarę, będzie duszą prawdziwie pozyskaną dla Jego Kościoła i dla tej miłości, która Go ożywia, a która musi być naszą, szczególnie w tym czasie. To właśnie Matce Bolesnej powierzamy te intencje, ponieważ nikt nie zgłębił bardziej tajemnicy ofiary naszego Pana i Jego zwycięstwa na krzyżu niż ona. Nikt nie był tak blisko związany z cierpieniem i triumfem naszego Pana jak ona. To w jej ręce Chrystus powierzył cały Kościół, a co za tym idzie, to również jej została powierzona najcenniejsza własność tego Kościoła, testament naszego Pana, święta ofiara mszy. Menzingen 22 lipca bieżącego roku w święto świętej Marii Magdaleny ksiądz Dawid Paliarani, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.